Jest piątek, 31 marca. Wyobraź sobie Jezusa, który jest otoczony tłumem Żydów z kamieniami w ręku. Zobacz Jego spokojną twarz. Posłuchaj, w jaki sposób odpowiada swoim adwersarzom. Następnie zwróć uwagę na to, gdzie idzie. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Jezus nie wstydzi się swojej tożsamości Syna Bożego. Nie wypiera się swojej zażyłej relacji z Ojcem, pomimo realnie zagrażającej mu śmierci. Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Czy w środowisku, które w większości różni się od ciebie, potrafisz zachować wierność sobie i swoim wartościom? Thank you.
swojej rozmowie ze starszymi narodu wybranego, Jezus zauważa, że nie znają Ojca i dlatego nie mogą rozpoznać Jego Syna. Jednakże drogą do Ojca jest właśnie Jezus. To w Nim i razem z Nim możesz odkrywać swoją tożsamość dziecka Bożego. Jakie poruszenia rodzą się w tobie, gdy Jezus, mówiąc o Bogu, używa terminów odnoszących się do relacji rodzinnych: mój ojciec, syn? Jezus wraca na miejsce, w którym rozpoczął swoją misję. To właśnie tu, nad Jordanem, Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa jako Baranka Bożego. Tutaj też Jezus usłyszał głos Ojca, potwierdzający Jego tożsamość Syna Bożego. W jaki sposób pielęgnujesz pamięć o korzeniach swojej wiary i relacji z Ojcem? Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Panie, udzielaj mi zawsze łaski, abym odnajdywał umocnienie w pamięci serca, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś próbuje zaprzeczyć mojej tożsamości Bożego dziecka. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.